Witam serdecznie, tu Raymond, czyli was znienawidzony recenzent i przewodnik po instalacji systemów operacyjnych. A dzisiaj będzie Windows 8. Tak, Windows 8.1. Więc tak, stwórzmy nowy. Teraz ustawiamy. No, 100% legit. Quality. O, poczekajcie chwilę. No, dobra, więc ustawiamy. Wszystko jest tak, jak ma być, więc dalej. Ten quality opis. Że to było DV3PT. Jednak nie jedna rzecz.
No już kończymy powoli, zresztą już widzicie. Jeszcze instalowanie aktualizacji i kończenie i skończymy. I to będzie wszystko. O, już się aktualizacje poinstalowały, no i jazda. Uruchom ponownie. Nie, nie butujemy. Przygotowywanie urządzeń. Aha. No to niezłe przygotowywanie urządzeń. Przygotowywanie. Tego nie przebije, prawda? Nic tego nie przebije. Dobra. Ja słowo tak nazwałem. Ekspresowych. Ponieważ nie chce mi się czekać. Otwórz konto lokalne. Bez. A bez hasła, bo mogę. Mają taki. Ponieważ to jest nieśmieszne, ponieważ tam są przekleństwa. Nagrywam 24 minuty, a to ja pewnie połowa z tego wytnę. XD. Życie jest jak melon, biały melon. Wiem, że jest nowy, wiem, że tak powinno być. 2 plus 2? Czy może pan się zdać? Mi się nudzi. Widziałeś ten proces sprawdzania aktualizacji, który nie zadziała, ponieważ nie ma usługi, ponieważ nie ma dostępu do internetu, który pozwoliłby na to. Więc teraz to jest tylko marnowanie czasu. Jak nie ma internetu, no to po co się.
Patrzcie się, patrzcie. A w następnym odcinku wiecie co, ostatni Windows. Ale nie wiem czy zrobić Windows Server. No, nie wiem czy jeszcze serwerów nie zahaczyć. No systemów na serwery. Windows Server 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Krytycznych aktualizacji. Przecież to nie ma dostępu do internetu. O nie. Także sprawdźmy. Jeden rdzeń. Dziwię się, że tak wolno chodzi. Sprawdźmy. Taka stan... Karty graficzne, dobra. Także to by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie więcej I czekajcie na ostatni odcinek z serii Windowsowej, jak zainstalować. To by było na tyle. Cześć.